program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Dzień dobry, Krzysztof. Ja wczoraj miałem tobie to powiedzieć, ale to powiem tobie dzisiaj. Przyszedł mail, taka wiadomość od człowieka, pana Łukasza, który prowadzi warsztat. Nie powiem gdzie, ale prowadzi, bo nie wiem, czy sobie życzy. I zaproponował tobie, Krzysztof, naprawę Lublina oraz serwis filtrowo-olejowy. I wszystkie koszta związane z naprawą pokryje we własnym zakresie. I podał numer telefonu i w tym momencie będziemy do niego dzwonić. Czekaj. Ja zatrzymam tylko. Na głośniku? Przedstaw się tylko ładnie. Najpierw. Dzień dobry panu. Dobry. Proszę pana, pan napisał do Jacka, od psa Arona, mail. Ale nazywam się Kononowicz Krzysztof, mieszkam w Białymstoku, przy ulicy Szkolnej 17. I pan proponuje, że masz pan warsztat i naprawisz pan Lublina. Dzień dobry, ja się też przedstawię. Moje imię, mam na imię Łukasz. Bez nazwiska. I jak to będzie, panie Łukaszu? Jeżeli pan wyrazi tylko chęć naprawy, to ja jestem... Będę miał taką... A pan by do mnie przyjechałby? Tak, oczywiście. To przyjedź pan. A kiedy pan by przyjechał, panie Łukaszu? Kiedy się zrobi? Wie pan co, no... Ja tak nie jestem przygotowany, żeby jechać do dnia na dzień. Musiałbym to po prostu zaplanować. To kiedy pan zaplanujesz? Słucham? Kiedy pan zaplanujesz? Wie pan co, możemy się umówić w poniedziałek na telefon. Ja wtedy panu dam jakąś taką bardziej konkretną odpowiedź. Wyświetli się pan mój telefon u mnie? Mój? U pana? No jeżeli pan nie ma zastrzeżony, to na pewno się wyświetli. Nie mam zastrzeżonego. No to ja sobie zapytam. O której godzinie pan będzie dzwonić? Po południu. O której? Po 16. O której? Po 16. O 16, tak? Tak, po 16. No dobra, czekam. A nie, a może na wtorek się umówimy, co? Jak panu bardziej pasuje, ja się rozpatruję. Proszę pana, to na wtorek, środę jeszcze, dobra? Ale to wtedy czekam, żeby pan do mnie się odezwał, tak? Dobrze, to my zadzwonimy sami. To my zadzwonimy do pana, dobra? Dobrze, panie Łukaszu. Dobrze. Po południu. Dobrze. Bo mnie trzeba naprawdę uruchomić Lublin, żeby... Widziałem na odcinku jednym, że tam był problem, a trochę naprawiam te samochody. Wytłumacz, Krzysztof, co tam, czego nie ma. Proszę pana, on jest na ten, na ropę. Ja wiem, tam silnik Andorii, ja ten znam ten silnik. No, i proszę pana, żeby pan przyjechał. Jest nowy akumulator, tak? Jest akumulator, a jak nie, to nowy akumulator podjadę, kupię. Toż kupiłeś! No. Proszę pana, i proszę pana, ależ długo stał, mógł się rozładować. Toż trzeba naładować, podładować. Damy radę, panie Krzysztofie. Słucham? Damy radę. Damy radę, tak? Tak. Dobra. No to fajnie, tu umówienie jest. Oleje, wymienimy filtry, ja to zapłacę, ten serwis nie jest dobra. Dobra. Fajnie, dziękujemy. To dziękujemy, my będziemy dzwonić. Panie Łukaszu. My w środę jest ta godzina. Po południu zadzwonimy. Po południu do pana zadzwonimy. Dobrze, dziękuję za telefon. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam również. Również. Do widzenia. O, i to jest człowiek, może nie... Może powymienię właśnie te i będzie normalnie te, może to stare, zasypiałe... Całe no a te... kiedy tam olej wymieniałeś? Ty pamiętasz, no kiedy olej wymieniałeś? Olej, pewnie nie pamiętasz. Olej trzeba wymienić. No to, no to ten człowiek wymieni, olej wymieni, płyn chłodzący. No, widzisz? Są dobrzy ludzie? Są. Także o, zadeklarował się, że to zrobi na własny koszt. No, dziękujemy. O, i będziemy jeździć Lublinem, świnie wozić. Świnie. Co będziemy wozić, Krzysztof? Świnki? Wszystko. Tłuste. I na Bemka będziemy sprzedawać, kurwa. Na Bemka będziemy sprzedawać.
Już nie ma halki. A to otworzymy. To właśnie. La Conona otworzą. Mają otworzyć i koniec, kropka. Major? Co? Major? No jak? A jak? No. Ja mam działalność, żeby otworzyć drugą działalność. Pozdrawiamy pana Łukasza i dziękujemy. Również podzielamy. O, także zadzwonimy po niedzieli, po weekendzie zadzwonimy. No. No. To taka wiadomość. Wczoraj zapomniałem tobie powiedzieć o tym. Dziękuję za wiadomość tą. Wesołą dla mnie. No, wesoła nowina? Wesoła. No widzisz, wiedziałem, że będziesz się cieszył. A ty się cieszysz, Wojtek? No pewnie, że będę. A jak się cieszysz? To tak. A jak mam się cieszyć? No tak, no tak. O. A czego? Albo nie przyjedzie, jak będziesz tak robił. No. Bo nie przyjedzie, jak będziesz tak robił. Ale czy dłuższy język będzie? No, a czy dłuższy? Twój taki długi? Będzie się odwracał do siebie i będziesz... Słyszysz? A teraz będziesz się odwracał do siebie i będziesz patrzył się na siebie i będziesz spał. No. Ale co? Teraz będziesz się odwracał i będziesz miało młodego Krzysia. A ty też będziesz się odwracać. No. Fajnie zrobione. Bardzo fajnie. Na płótnie. Powiedz do swojego przyjaciela. Ej, to ja. Ale podobny. No trochę. No jak trochę? Podobny, nie? No. A ty tamten też do ciebie podobny. Nie? O, i tak mija piątek. Weekendu początek, jakieś plany? W poniedziałek jadę do Ełku. W poniedziałek do Ełku jedziesz? Z kim? Po dom? Z Rafałem. Dom odebrać? Tak. Dom odebrać? Pismo pisać, wszystko. Jedź no. Ja chcesz, to ty możesz zawieźć. A gdzie ja pojadę? Ja w poniedziałek do roboty, no człopie. A kto domu będzie pilnował? Wojtek będzie pilnował domu, tak? No nie, jedzie. Te... Ja nie będę jechał. A pojedziesz. A to nie moje, a to twoje. Pojedziesz. A co ja będę? Ja nie lubię Rafała. O. Mi już krótko powiedziałem. Także pojedziecie sami. No ja sam pojadę. No, a Wojtek będzie tu pilnował domu. No zgadza się? No zgadzam się. W piecu rozpalisz? No właśnie, dzisiaj rozpaliłem, jeszcze ciepło trochę jest. No, czuję, że chłopak tego. W miarę. Trzeba rozpalać. Koniecznie. Żeby wilgoci nie było. Tak. Bo przepalić się raz dziennie nawet. Tak. Przepalić. Ale nawet przyjadę. Rano. Ja mówię przepalić raz dziennie w piecu, a nie rano najlepiej sobie, no. I cały dzień trzyma ci. Bo jest węgiel, przyniósł węgla. Ty jeszcze mieścisz się na łóżku? Jeszcze mieszczę się. Oj kurwa. Jutro to porządeczek będziesz robił. Co? Jutro będziesz robił porządeczek, tylko świst. Jutro? Tak. Postawię ci pojemniczek i masz tu jutro wszystko pozbierać. Zrozumiane? Nie. No to zrozumiesz. No. A ty nie zrozumiesz. O której Wojtek Lajty? O 18 zaczynasz? 18. No i dobra, no. Ja zaraz jadę. Coś zjeść, jeszcze w domu nie byłem. Także tak to wygląda. A fajny umył lajt był. Bardzo, tylko tak. Potrzebnie on przerabia całe te kurę. Jakieś te kurę ręce jakieś. Ale tego nie było widać na ekranie. A u mnie było widać. A u ciebie może było widać, no. Ale lajt fajny, z Krzyśkiem właśnie dobrze, fajnie. No, że razem usiedliście tutaj. Mleko piliście te kawowe. Kawowe. Ile razy ja tutaj robiłem? Jaka awantura była, awantura. A wczoraj elegancko. No. Nic? Trzeba huknąć. Ja to jak przyjadę, jak huknę na niego, to nic spokojniejszy. Widzisz? No. Nie ma to tamto. Dzisiaj też nie siada z tobą i siedzi razem. No. Wiesz, że ja zacznę całe to wszystko. No tak. Czy oni będą chcieli zobaczyć. Będą chcieli. Krzysztofa chcą zobaczyć. No. Ekipę zrobimy. Ekipę, no. Dobra. O, zapomniałem włączyć. Krzysiek poszedł srać. To zawsze musi być włączony. Ten człowiek. I to na zakończenie już będzie dzisiejszego nagrywania. Fajne, fajne. I dziękujemy za dzisiejszy dzień. Właśnie. Oglądajcie Lajta Wojtka. O właśnie, zapraszamy.
Do widzenia. Ja zapraszam. No ty zapraszasz chyba, nie ja. Ja zapraszam, bo to jest na moim kanale, a jeśli będziecie chcieli, żeby Krzysztof się pokazał, żeby usiadł koło mnie i po prostu... Wczoraj chyba było normalnie. Tak, bardzo. Nie było kłótni, nie było, awantury. A zaraz go zapytamy, czy ma chęć usiąść z sobą dzisiaj. Krzysztof! A? Dzisiaj też będziesz prowadził lajta razem z Wojtkiem? Masz chęć? Jak on pozwoli? On powiedział, że bardzo chętnie, się zgadza. No to też zależy od ludzi. Posiedzisz, ja włączę całe to wszystko i po prostu, o, panie Krzysztofie, całe to wszystko. O, właśnie ja robię lajta, to ludzie tutaj i ludzie będą chcieli cię zobaczyć, jak ty wyglądasz. A! To po prostu podejrzeć. A ja położę się na twoim łóżku, ale... żeby spać. No. Na pewno takiego czegoś nie będzie. Będzie. Czyli... A chcę jeszcze powiedzieć, że tutaj nie będzie. Po prostu jak ja będę prowadził lajta, to ogółem dwie, czy dwie i pół, czy trzy godziny, a dłużej nie będzie. Nie będzie nocnych jakichś nie wiadomo co. Tutaj jest normalny, spokojny dom i tutaj nie ma meliny. I tutaj nie ma takiego czegoś. Mleka się napije. Kloca postawię i pójdę spać. Klocka dzisiaj rano postawiłem. I trzymajcie się. No, pozdrawiamy. Do widzenia. Dzień dobry.